Witamy w prezentacji środka sezonu 2016. Normalnie zachowujemy wielkie, zmieniające meta aktualizacje na przedsezon, ale w tym roku postanowiliśmy trochę namieszać. Chcemy, by każdy mecz w League był wyjątkowy. To nasz główny cel na 2016 rok. Wprowadzamy więc w środku trochę zmian dla magów, przedmiotów i najbardziej potwornych mieszkańców rzeki. Pora na trochę magii w środku sezonu. Na początek zajrzyjmy do naszego starego kumpla, smoka, który stał się trochę bardziej żywiołowy. Gdy się pojawia, przyjmuje jeden z czterech żywiołów, a każdy z nich daje stałe, kumulujące się wzmocnienie drużynie, która go zabije. Smoki ognia zwiększają obrażenia przeciwko bohaterom. Smoki wody zwiększają regenerację zdrowia i many. Smoki ziemi pozwalają na szybkie niszczenie wież i zabijanie potężnych potworów. A smoki powietrza znacznie zwiększają prędkość ruchu poza walką. Te ładunki stają się jeszcze ważniejsze w późnej fazie gry, gdy smoki żywiołów odlecą z rift, a na ich miejscu pojawi się starszy smok. Zabicie tego wielkiego, złego smoka tymczasowo wzmacnia wszystkie zyskane efekty od smoków i dodaje potężny efekt podpalania do ataków i umiejętności. W międzyczasie, po drugiej stronie rzeki, nasz robaczy kumpel Herold trochę się zmienił. Ta wielka, fioletowa kreatura pojawia się teraz tylko raz w ciągu meczu, ale we wnętrzu swojej skorupy skrywa niezwykle potężne wzmocnienie. Załatwcie go, a staniecie się spaczeni, zyskując dodatkową siłę do walki, gdy nie jesteście w pobliżu sojuszników. Co lepsze, wzmocnienie jest bardziej czepliwe niż wasza przeciętna macka i utrzymuje się nawet po śmierci. I trwa bardzo, bardzo długi czas. Ponad tuzin magów dostaje poprawki w środku sezonu, ale sześć postaci otrzymuje poważne zmiany. Malzahar wciąż jest mistrzem unieruchamiania pojedynczych celów, ale teraz wykombinował, jak sprowadzić dodatkowe potworki z pustki. Rój Puskląd, jego nowe W, sprowadza jego małych, fioletowych kumpli, którzy rozmnażają się podczas walki i wpadają w szał, gdy zrobi się ich odpowiednio dużo. Dajemy mu także nową umiejętność bierną, zmniejszającą obrażenia, aby prorok pustki mógł co jakiś czas zignorować silnych przeciwników i przecisnąć się przez pierwszą linię. Wladimir to przebiegły mag krwi, który jest niezrównany, jeśli chodzi o utrzymywanie się w alei. Postanowiliśmy więc umożliwić mu wykorzystanie swojego zdrowia, aby zadawać większe obrażenia. Przypływy krwi mogą być teraz naładowane, aby stworzyć olbrzymią, obszarową sferę krwi, którą może cisnąć w przeciwników. Ta umiejętność poważnie zużywa zdrowie Wlada, więc będzie musiał się uleczyć między kolejnymi użyciami za pomocą swojej nowej transfuzji. Zyra jest kontrolującym magiem z największą smykałką do ogrodnictwa w League, a jej nowa umiejętność bierna pozwoli jej rozprzestrzeniać na Summoner's Rift jeszcze więcej flory. Cierniowy ogród sprawia, że co jakiś czas dookoła niej pojawiają się nasiona, a używanie zaklęć, jak chociażby nowych śmiercionośnych kolców, tworzy armię krwiożerczych roślin, które atakują wrogów. Zmiany u Branda nakierowane są na wzmocnienie jego zdolności do podpalania świata. Jego umiejętność bierna, płomień, wywołuje teraz potężny wybuch, gdy trafi ten sam cel trzema zaklęciami. Gdy wrogowie skupią się razem dla bezpieczeństwa, płomień zemsty będzie miał idealną okazję na wysadzenie ich w powietrze. Kiedy wrogi zespół charakteryzuje się wysoką mobilnością, Cassiopeia jest wężem, którego należy wezwać. W, miazmat tej jadowitej żmii, nakłada teraz zupełnie nowe osłabienie, które nazywamy uziemieniem. Uziemione cele nie mogą błyskać, doskakiwać, ani nawet skorzystać z latarni Thresha. Nowa umiejętność bierna Cass daje jej prędkość ruchu co poziom, ale nie kumuluje się ona z butami. Nie może ona nawet kupić butów w sklepie. Nie może ich nosić. Jak niby miałaby je założyć? Velkos to mackowaty fan geometrii, którego wzywa się, gdy trzeba zadać obrażenia magiczne z dużej odległości. Poza niszczeniem przeciwników, podstawowe ataki oka pustki nakładają na nich ładunki badań. Ulepszają one promień dezintegracji istot żywych, aby zadawał wszystkim badanym celom 100% nieuchronnych obrażeń najwyższej jakości zatwierdzonych przez pustkę.
Nie tylko magowie otrzymują magiczną zmianę w środku sezonu. Podobnie jak z przedmiotami dla strzelców wcześniej w tym roku, zmieniamy przedmioty z mocą umiejętności, aby usprawnić Wasz udział w walce. Załadowaliśmy trochę dodatkowej amunicji do rewolweru Hextech, aby zadawał dodatkowe obrażenia magiczne, a do tego staje się składnikiem jednego z trzech przedmiotów do późnej fazy gry. Lodowe działo Hextech spowalnia przeciwników za pomocą lodowych odłamków, a rakietowy pas Hextech pozwala doskoczyć do przodu i zasypać ich ognistymi pociskami. Na zakończenie nasz stary przyjaciel, miecz-pistolet Hextech, posiada zmieniony efekt użycia, który natychmiast zadaje obrażenia. Modyfikujemy także znane przedmioty, takie jak łza, kielich i katalizator, aby zmienić sposoby, w jaki bohaterowie używają swoich zapasów many. Szczegółowy opis przedmiotów przedstawimy w opisie patcha, ale ogólnie chodzi o to, że użytkowi bohaterowie będą polegać bardziej na regeneracji many, a zadający obrażenia będą chcieli mieć potężny zapas many. To tylko ogólny opis i będziemy potrzebowali Waszej pomocy, aby upewnić się, że zmierzamy w dobrą stronę. Sprawdźcie opis patcha 6.9, aby uzyskać pełną listę zmian w środku sezonu.